Witam, zasadzie jesteście Państwo z całej Polski, dlatego bardzo, bardzo miło mówić do Państwa i mam nadzieję też angażować Państwa dzisiaj w dzisiejszy webinar, bo tak go przygotowałam, żebym nie tylko ja mówiła, ale żebyście Państwo też troszeczkę podziałali sobie, oczywiście w ramach po prostu swoich możliwości i chęci tak naprawdę, bo jeśli będziecie Państwo chcieli coś przetestować dzisiaj, to będziecie to mogli zrobić razem ze mną na żywo. Ja dodam tylko jedną rzecz, bo śmignęło mi tutaj, drodzy Państwo, śmignęła mi informacja Poznań. Ja nadaję z Poznania, w związku z czym pozdrawiam serdecznie wszystkich, a szczególnie Poznań. Także taki lokalny patriotyzm przeze mnie przemówił przez moment. Ale tak, bardzo, bardzo tutaj jestem pod dużym wrażeniem Państwa i Państwa w ogóle zaangażowania, ponieważ nie spodziewam się, że aż tyle osób odpowie na ankietę. Mamy w tej chwili na spotkaniu bardzo dużo osób. Prawie 400, natomiast na ankietę odpowiedziało prawie 300 osób, dlatego i według tej ankiety starałam się przygotować dla Państwa zajęcia. Zajęcia tak to nazywam, bo faktycznie tak to będzie wyglądało. To cóż, troszeczkę o mnie, chociaż Państwo też już czytaliście, więc ja za dużo tutaj nie będę zajmowała sobą czasu, bo to nie o to chodzi tak naprawdę. Faktycznie jestem edukatorką, trenerką, pracuję w Centralnym Domu Technologii, między innymi współpracuję z różnego rodzaju instytucjami i fundacjami, ale też jak działam tutaj oczywiście technologicznie i medialnie, zajmuję się różnego rodzaju właśnie edukacją medialną, ale też edukacją filmową. I to nie jedyna moja działka, ale to nie o mnie to spotkanie, tylko właśnie o technologiach i w zasadzie o tym, jak sobie z tym radzić i jak Państwo sobie z tym radzicie. Co nas czeka? Ja okroiłam webinar bardzo mocno, żebyśmy się zmieścili, natomiast, bo szereg pytań, tak naprawdę możliwości, które Państwo chcieliby wykorzystać na tym webinarze i jakby wiedzy, którą chcielibyście Państwo tutaj posiąść w tę godzinę, jest ogromny, bo te prawie 300 osób zaproponowało bardzo różne rzeczy i moglibyśmy zrobić cykl, drodzy Państwo, warsztatów nawet tak naprawdę z tego, co Państwo zaproponowaliście. Dzisiaj się wszystkiego nie da, postaram się usatysfakcjonować część z Państwa albo większość, bo wiem, że i tutaj są bibliotekarze, którzy, tak jak było to skierowane, chcą mówić do dorosłych i jakby też kierować swoje zajęcia do dorosłych. Są też bibliotekarze i bibliotekarki, którzy chcą kierować do młodzieży, do dzieci, również do dzieci przedszkolnych. Także spektrum jest tak szerokie, że drodzy Państwo, postaram się tutaj gdzieś pomiędzy tym wszystkim się odnaleźć. No i Państwo już przeczytali w międzyczasie, jak będzie wyglądał oczywiście nasz webinar. Te dwa pierwsze punkty będą takie mówione, ale zaangażowane też z zaangażowaniem Państwa. W związku z czym, drodzy Państwo, już Państwa muszę zaangażować, bo tak się nie da. Ja już dużo mówię. Ja już przynajmniej bym zasnęła w tym momencie, w związku z czym, drodzy Państwo, kartka, poproszę, żebyście Państwo przygotowali kartkę, proszę się nie martwić, bo nie chodzi o to, żeby była w paski taką znalazłam na Pitabaju, w związku z czym jest dostępna, proszę, żebyście Państwo, nie wiem jak teraz to widać, żebyście podzielili ją sobie na cztery części, moje cztery części są beznadziejnie podzielone, ale staram się to zrobić szybko. Cztery okienka będą potrzebne i te cztery okienka będziecie Państwo zapełniali. Kutno się tutaj przywitało, Tych, Toruń, witam Państwa serdecznie oczywiście, bo cały czas Państwo tutaj podajecie też informacje, skąd jesteście. Proszę o cztery okienka, ja będę wyjaśniała, po co one będą potrzebne. Także jeśli Państwo macie, kartka może być mała, albo mogą być to cztery małe karteczki, cokolwiek, ale ważne, żeby coś było, bo nam się przyda i za chwilę powiem, do czego będzie ta kartka nam towarzyszyła przez całe zajęcia. I drodzy Państwo, zaczynamy od działania, tak jak powiedziałam, czyli zaczynamy od Mentimetra. Pewnie część z Państwa już korzystała z niego i część z Państwa już tak naprawdę zna go doskonale, w związku z czym poproszę, byście Państwo weszli na stronę www.menti.com i wpisali kod 907326, a ja za chwilę Państwu też udostępnię odpowiedzi na pytanie, które widzieliście Państwo przed chwilą, czyli tak naprawdę dostaniecie Państwo informacje o, no właśnie, o tym, w jaki sposób zdobywamy wiedzę i już Państwo się wpisują, już Państwo tutaj pewnie działają. W jaki sposób poszerzamy wiedzę zainteresowania. Tam macie Państwo suwakowo do odpowiedzi, do udzielenia, w związku z czym ja już tylko sobie tutaj udostępnię. Widzę, że już cztery osoby zadziałały i już Państwo też za chwilkę zobaczą, jak to wygląda. Ja tylko się przerzucę tutaj między okienkami, żebym wszystko miała tak jak trzeba, a ja już udostępniam też ekran i drodzy Państwo, już pokazuję, jakie są wyniki i jak tutaj się uplasowaliśmy.
Pięknie. Drodzy Państwo, mamy nadzieję, że Państwo też widzą. Tak mi się wydaje, że to w tej chwili widać. No i cóż, drodzy Państwo, zobaczmy. Warsztaty, webinary, to jakby tutaj bierze górę tak naprawdę, jeśli chodzi o Państwa udział w warsztatach. Mamy 140 osób, które zdecydowało się wziąć udział w tej ankiecie. Zobaczcie Państwo, warsztaty, webinary, to najwięcej odpowiedzi, literatura fachowa, później oczywiście samouczki, konferencje i wsparcie rodziny, wsparcie znajomych. Tutaj widzę, też czytam to, co tutaj Państwo piszą. Okej, drodzy Państwo, ja w takim razie przechodzę ponownie do... Przejdę ponownie do drugiego, może nawet nie tyle ponownie, co przejdę do drugiego zadania dla Państwa i poproszę, żebyście Państwo w tej chwili widzicie na moim ekranie zarówno pytanie, jak i drodzy Państwo, adres 907326, ale powinno się pojawić nowe pytanie też u Państwa, podstawy dobrego webinaru, spotkania, zdaniem Państwa. Dlaczego o to pytam? Bo tak naprawdę... Czytam też od razu z czatu od Państwa. Okej, głównie warsztaty i konferencje, tutaj pisze Pani Katarzyna. Drodzy Państwo, faktycznie to poproszę Państwa teraz o uzupełnienie. Nie wpisujemy numeru, tylko wpisujemy od razu odpowiedź. Mamy trzy możliwości wpisania odpowiedzi. I drodzy Państwo, podstawy dobrego webinaru tak naprawdę, spotkania, co tutaj mogłoby się pojawić. Okej, dobrze. Dlaczego o to pytam? Ja, Państwo będą uzupełniali, a ja sobie tutaj będę komentowała. Drodzy Państwo, zapytałam wcześniej o właśnie możliwości i środki, z jakich Państwo korzystacie, przygotowując się do swoich zajęć. I drodzy Państwo, no właśnie, tak jak się spodziewałam, były to webinary i warsztaty, w większości, ale też samouczki. Dlatego moje pytanie brzmi w takim razie, no właśnie, co to mnóstwo tych odpowiedzi od Państwa, co sprawia, że jest to faktycznie, że są to dobre zajęcia, że są to dobrze przeprowadzone zajęcia, że faktycznie chcecie Państwo na nich być. Jest 45 osób, 50 już w tej chwili. Drodzy Państwo, możecie też czytać jednocześnie, próbując złapać oczywiście te zmiany, które tutaj przebiegają. Zobaczcie Państwo, większe oczywiście, tak jak wszędzie, większe litery, większe wyrazy, to częściej udzielane odpowiedzi. Tych odpowiedzi będzie mnóstwo. Jeśli Państwo będziecie chcieli, to ja dołączę też do prezentacji ten slajd, bo on będzie, myślę, też miarodajny do prowadzenia państwa, przez Państwa zajęć. To też jest ważne. To jest nasza wspólna wiedza, którą w tej chwili sobie kumulujemy i na niej, z niej warto skorzystać. Ze względu na to, że jeśli mają Państwo tak duże doświadczenie w uczestnictwie, to warto teraz przekuć na działanie. Tak, 142 osoby, przykłady, ciekawy temat, prowadzący, zaangażowanie, fachowość, praktyka, interakcja, tematy, warsztaty, w ogóle żeby były warsztaty, tak? Konkret. Ja tutaj staram się przeczytać, bo mnóstwo mamy tego, drodzy Państwo. Czytam tylko te większe, żeby był przydatny, żeby był zrozumiały przekaz, żeby było kompetentnie, żeby było przejrzyście, żeby było dużo przykładów. I drodzy Państwo, dobre łącze internetowe, to już niestety zależy też od uczestników, choć też od prowadzącego. Ja dzisiaj jestem, drodzy Państwo, na kablu, w związku z czym ode mnie powinno być wszystko ok, bo przepustowość mam bardzo, bardzo dużą w tym momencie, jeśli chodzi o internet. 169 osób, bardzo dziękuję, drodzy Państwo, i nadal to się sypie. Jeśli Państwo będziecie chcieli, proszę odpowiadać nadal, ja już przejdę, to cały czas będzie się tworzyło, ja tutaj Państwu oczywiście wyślę później, dołączę to do prezentacji i wyślę Państwu oczywiście całość w prezentacji jako dołączoną bazę wiedzy. I drodzy Państwo, coś jeszcze chciałam zobaczyć. Tak, jeszcze jedną rzecz, o którą będę chciała Państwa poprosić, i to będzie ostatnie Menti, korzystanie z Menti tak naprawdę w trakcie tych zajęć. Ja wrócę do niego na moment, żeby chwilę o nim poopowiadać, ale tak naprawdę będzie to ostatnie działanie. Poproszę Państwa o przejście na inną stronę w tej chwili, czy www.menti.com, ale inny numer, 86 66 41. Ja to zapiszę oczywiście tutaj Państwu w Państwa czacie, żeby to było widoczne, natomiast już tłumaczę.
W bezpłatnym Menti, które ja posiadam, można wziąć oczywiście z ankiety, dwie ankiety tego typu, z tego typu pytaniami, natomiast w przypadku, kiedy, no właśnie, ja przekroczyłam ten limit, a chcę Państwu zadać jeszcze jedno pytanie, muszę sobie stworzyć jeszcze jedną ankietę, stąd Państwo widzą moją kolejną ankietę, już Państwo odpowiadają zapewne na to pytanie. No i drodzy Państwo, tak jak mówię, cały czas wzrasta to przedostatnie, czyli tak naprawdę znam narzędzia, ale nie wiem jak prowadzić, 80, nie znam narzędzi, nie wiem jak działać, no i potem oczywiście znam narzędzia, ale obawiam się, że coś może pójść nie tak, nie mogę się przemóc, to 70 i tutaj waha się to oczywiście z tym, że znam narzędzia, boję się odbioru czytelników, czytelniczek, no i tutaj w najmniejszej skali opracowuję już swój webinar, spotkanie, znam narzędzia, umiem się nimi posługiwać, 45 osób. Bardzo dziękuję za ten udział. Ja zaraz powiem, z czego to wynikało. 222 osoby wzięły udział w tej ankiecie. Najwięcej osób, tak jak mówię, te dwie rzeczy, czyli nie wiem do końca, jak przeprowadzić to działanie. I drodzy Państwo, już wyjaśniam, dlaczego tak naprawdę pojawiły się te pytania. W momencie, kiedy założyłam i otworzyłam ankietę, zadałam Państwu na początku dwa pytania. Tak naprawdę, czy Państwo korzystacie w komunikacji z czytelnikami z narzędzi internetowych? I tutaj ja zadałam pytanie tak, nie, inne. No i pojawiły się też inne odpowiedzi, tutaj literówka. Natomiast zobaczcie Państwo, tak, większość z Państwa korzysta z narzędzi, co ogromnie cieszy, bo Państwo wykorzystujecie te narzędzia, to jest kontakt z czytelnikiem, czytelniczką, w związku z czym jakby to bardzo, bardzo ważne. Ale drugie pytanie brzmiało, czy prowadziłeś zajęcia, warsztaty, spotkania online? I drodzy Państwo, tutaj jest 81%, jak Państwo widzicie, 232 odpowiedzi, proszę się tym nie sugerować, bo ja musiałam wsadzić już tę tablicę też do prezentacji wcześniej, żeby dopracować ją dla Państwa. No i cóż, no właśnie, stąd moje pytania wcześniejsze, czy bierzecie Państwo udział, a wiedziałam, że bierzecie, bo jesteście bardzo aktywną grupą, czy też, no i właśnie, skoro bierzecie, to gdzie jest ta przepaść między tym, że Państwo tak chętnie uczestniczycie w szkoleniach i to wielu, a tym, dlaczego nie chcecie prowadzić tych zajęć, nie chcecie, nie możecie, to nie jest oskarżenie, absolutnie, tylko dlaczego, gdzie jest właśnie ten powód, obawa. I no i właśnie, i tak stąd były te pytania, stąd też poprosiłam Państwa o zebranie tych informacji kluczowych dla nas, kiedy jesteśmy uczestnikiem, uczestniczką, bo to jest dość istotne. I kiedy ja jestem uczestnikiem, uczestniczką danego webinaru, wtedy wiem, co mi się podoba, co mi się nie podoba, co mnie denerwuje i w tym momencie zaczynam faktycznie, to mogę zastosować jako swoją wiedzę do tworzenia mojego własnego spotkania i webinaru. Dobra. I drodzy Państwo, tak, widzę, że Pani Monika już się tak, tutaj 20 minut omawiania ankiet. Państwo też poznawali w tym momencie oczywiście narzędzie, w związku z czym też to temu służyło, natomiast też to był dobry wstęp dla mnie i dla Państwa, bo to był zbiór tak naprawdę wiedzy dla Państwa na przyszłość. A teraz w związku z tym i z Państwa odpowiedziami, że wśród Państwa odpowiedzi pojawiła się tak naprawdę prośba o to, żeby, no właśnie, wiedzieć jakimi narzędziami się posługiwać i w jaki sposób prowadzić te spotkania, to ja Państwa zaproszę do udziału w, no właśnie, w spotkaniach, w kilku spotkaniach, to znaczy pokażę dwa narzędzia, zobaczymy, czy się zmieścimy trzy, żeby Państwo też mogli wziąć udział i na chwilę włączyć i zobaczyć, jak to działa. Też zobaczymy, jak będzie działał nam tutaj klik i czy nam na to pozwoli. Dobrze, ja już szybciutko się przełączał, żebyście Państwo mieli już Jitsi przed sobą. Jitsi. Zobaczcie Państwo, że przeniosłam Państwa na Jitsi, czyli jedną z platform, która umożliwia spokojne i dziękuję bardzo, spokojne i łatwe zorganizowanie spotkania, bo zobaczcie Państwo, otwieracie stronę, którą będziecie mieli też w prezentacji i będziecie mogli bez problemu sobie ściągnąć ten sam link i wystarczy kliknąć, drodzy Państwo, oczywiście w utworzenie spotkania, nazwać je w jakiś sposób, nazwiemy je może webinar CC i oczywiście wystartujemy. Ja nie udostępnię, bo zrobi nam się kakofonia dźwięków, natomiast drodzy Państwo, zrobię tak, eksperyment, ale boję się, że przy tej ilości to może być to dla nas dość niebezpieczne,
I drodzy Państwo, ja teraz nie za bardzo mogę Państwu udostępnić, mogę udostępnić link, wysyłam link do Państwa i jeśli Państwo będziecie skorzy do dołączania, to poproszę, tylko proszę, żebyście Państwo też nie udostępniali dźwięku i kamery, bo będzie nam to przeszkadzało. Zobaczcie Państwo, tak, o jest Pani, dzień dobry, to proszę sobie wyłączyć kamerę i mamy tutaj jedną z Pań. Dobrze, drodzy Państwo, witam serdecznie wszystkich. Mamy 53 osoby i od razu mówię, w lewym dolnym rogu, drodzy Państwo, od tego zacznę. Mamy oczywiście możliwość udostępniania naszego ekranu. Możemy go udostępnić i przekazać informacje tak jak w przypadku klika. Możemy podnieść rękę i się zgłosić. Możemy ją opuścić, co jest ważne w przypadku dużej ilości osób podczas spotkania. Mogą Państwo też oczywiście napisać coś na czacie, do czego zachęcam. Proszę o jakąś informację dla mnie na czacie. Ja Państwa tutaj okienko przesunę na środek i tu sobie Państwo mogą pisać. Natomiast ja pokażę jeszcze jedną rzecz. W prawym dolnym rogu pojawiły się trzy kropki. Te trzy kropki, kiedy rozwiniemy, mamy moc informacji. O, jest intuicyjny, tak, Pani Ewelino, zgadza się, bardzo intuicyjny, ale pozwolę sobie na parę rzeczy zwrócić uwagę ze względu na to, że tak naprawdę one są tu, a gdzie indziej ich nie ma. Możemy oczywiście włączyć stream i streamingować to oczywiście też na żywo, tak jak tutaj mamy na Facebooku. Możemy nagrać, możemy na YouTubie to wrzucić również, możemy, drodzy Państwo, i to jest też istotne, choć ja z tego nie korzystam, ale może się Państwu czasami przydać, czyli wyciszyć wszystkich. To jest jedyne narzędzie, które Państwu pokazuję, a które będzie tak działało. Mogą Państwo wyciszyć wszystkich, którzy wejdą na to spotkanie, co w przypadku dzieci czasami jest potrzebne. Ja skorzystałam z tego raptem trzy razy i powiem Państwu, że trzy razy, przy czym dwa razy na spotkaniu z edukatorami i to dla zabawy tak naprawdę. W związku z czym to zależy od nas, czy mamy taką potrzebę i czy czasami spotkanie po prostu się nie może rozpocząć, bo ktoś gdzieś zakłóca. Tak jak mówię, to tutaj można sobie oczywiście bez problemu ustawić i to jest tylko i wyłącznie oczywiście w Jitsi. Tak jak Państwo widzieli, ja tutaj rozłączę, Jeden link, który udostępniamy osobom. Nie ma z tym problemu absolutnie żadnego. Wysyłacie Państwo, osoby wchodzą i już możecie prowadzić spotkanie. Bardzo ważną rzeczą jest to, żebyście Państwo właśnie też mieli czat, bo tak jak widzicie, bardzo dobrze nam działa ten czat i świetnie się Państwo przez niego komunikujecie też. To jest istotne. Co jeszcze Państwu pokażę? Wiem, że Państwo napisaliście, że Skype jest bardzo popularny i zdaję sobie z to sprawę, że jest, natomiast tak jak mówiłam wcześniej, tak, to bezpłatne narzędzie, tak, tak. I ja napisałam też w prezentacji, ile osób, także jak najbardziej. I teraz jeśli chodzi o Skype'a, nie ma kamerki, nie widzę, aha, ale słyszę, pisze Pani Dorota, dobrze, bo ja tutaj czytam cały czas w obawie, że Państwo nie widzą. Drodzy Państwo, włączyłam Skype'a ze względu na to, że może ktoś z Państwa będzie chciał z niego skorzystać, bo od jakiegoś czasu, bodajże miesiąca z haczykiem, jest możliwość nie zaciągania aplikacji Skype'owej, a jedynie stworzenie go właśnie tak jak przy Jitsi poprzez link, czyli wchodzę na stronę, którą Państwo też dostaniecie, spotkanie, znowuż może się nazywać jako spotkanie, utwórz bezpłatne spotkanie i zobaczcie Państwo, tworzy się to bezpłatne spotkanie. Tak, ustawienie przeglądarki, ja Pani Patrycjo zaraz o tym powiem, natomiast słusznie Pani zauważyła, ja czekałam na tę czujność. Zobaczcie Państwo, znowuż mam link i powiem szczerze, że nie udostępnię Państwu teraz, bo chcę jeszcze jedno pokazać narzędzie, a też nie chciałabym, żebyśmy się tutaj chociaż dobrze, niech będzie, bo tak czuję, że Państwa pozbawiam po prostu energii, w związku z czym niech będzie też u Państwa się pojawi. I drodzy Państwo, jeszcze pokażę udostępnienie. Możemy oczywiście wysłać link i udostępnić go w różny sposób. No i rozpocznijmy. I co ważne, ja mam aplikację, to na co zwróciła Pani Patrycja uwagę, okej, są placówki, które nie pozwalają korzystać z niektórych narzędzi. Rozumiem, dlatego podajemy kilka opcji. Zobaczcie Państwo, że ja mam aplikację, dlatego mówię nie korzystam z aplikacji, bo chcę Państwu pokazać, jak to działa, kiedy dołączam jako gość i tylko z linku. I zobaczcie Państwo, w tym momencie oczywiście pojawia mi się moje spotkanie i Państwo dołączają w tej chwili do konwersacji, tak jak Państwo widzą. Ja celowo włączyłam czat tylko, żebyśmy nie widzieli okienek. Witam, super Pani Magdo. I co chciałam Państwu pokazać? Mogę oczywiście udostępniać pliki.
od siebie z komputera. Mogę, drodzy Państwo, nagrać głos, ale mogę też zrobić jedną rzecz, czyli mogę, drodzy Państwo, utworzyć ankietę. Tego nie ma w... jest w Zoomie, natomiast jakby tam w Jitsi nie ma tej możliwości. To jest prosta ankieta, którą zadaję pytanie, wybieram opcję, mogę utworzyć nawet w trakcie spotkania, jeśli chciałabym, żeby była, żeby uczestnicy odpowiedzieli mi w jakiś sposób, a nie mam przygotowanej, przyszło mi to do głowy, to jest taka opcja. Ona jest, tak jak mówię, okrojona i bardzo prosta, ale też angażuje. Oprócz czatu, oprócz rozmowy, oprócz zadawania pytań, oprócz aktywizowania uczestników, tak jak widzicie Państwo, ja rzucam Państwu link, warto o tym myśleć, żeby uczestnicy w trakcie mogli coś robić, żeby w trakcie mogli działać, bo wtedy będzie im też łatwiej. I to, na co zwróciła uwagę pani Patrycja, o, super, to, na co zwróciła uwagę pani Patrycja, to to, drodzy Państwo, że zobaczcie Państwo, ja skorzystałam z, zamknęłam Państwa teraz, skorzystałam z przeglądarki Chrome. I w przypadku tego narzędzia, czyli Skype'a, na link, gdzie korzystamy tylko z wygenerowania linku, tak naprawdę mogę bez ściągania aplikacji korzystać z tego tylko na przeglądarce Chrome. To ogranicza, ale podałam, bo też jest proste w wytworzeniu. Gdyby ktoś nie mógł, to nie miał przeglądarki Chrome, automatycznie ściąga aplikację Skype i też się łączy z nami. Jest to, no, generuje to jakiś tam problem, ale niekoniecznie bardzo duży. Przy Jitsi tego problemu nie mamy. I ja przełączę się na jeszcze jedną rzecz, czyli na Google Meet, które Państwo pewnie też znacie. Google Meet od niedawna, też nie chcę Państwu teraz podawać dat, bo to zupełnie mi giną te daty całkowicie. Drodzy Państwo, Google Meet od niedawna pozwolił na to, żebyśmy my mogli też uczestniczyć w nim, czyli śmiertelnicy zwykli, bez opłaty uczestniczyć w spotkaniach, organizować te spotkania i też jest to bardzo proste. Wchodzę na stronę, stronę będziecie Państwo mieli w prezentacji, rozpocznij spotkanie, dołączam. Oczywiście ja nie będę udostępniała teraz absolutnie, bo nie chcę robić kakofonii dźwięków, ale zobaczcie Państwo, co się dzieje. Dołącz i drodzy Państwo, już mam link dla Państwa, już mam możliwość, tylko teraz to, co się wydarzy, to będzie szaleństwo, ale spróbujmy. Drodzy Państwo, link dla Państwa i możliwości tego narzędzia, jeśli Państwo już się logują i nadal... O, jest, dobrze, zaakceptuj. Zobaczcie Państwo, że ja tutaj muszę zaakceptować poszczególne osoby, co jest z jednej strony pozytywną rzeczą, a z drugiej strony może generować na początku dość sporo działania z mojej strony, czyli musiałabym się umówić na przykład z osobami, że wchodzimy za 15, żebym mogła wszystkich wpuścić, ale wtedy wpuszczam konkretne osoby i wiem na przykład, kogo wpuszczam, to też daje mi pewne bezpieczeństwo. I drodzy Państwo, w tym narzędziu, wchodzi Państwa mnóstwo jak zwykle, w tym narzędziu co mogę zrobić? W prawym dolnym rogu widzicie Państwo zaprezentuj teraz, tutaj ja pozwolę sobie przez ten moment pokazać. I drodzy Państwo, zaprezentuj teraz, czyli mogę znowuż udostępnić ekran i pokazać prezentację, fragment narzędzia. Widzę, że Państwo po prostu szaleńczo dołączają do naszego spotkania. Ja pozwolę sobie, nie pozwolę sobie, widzę. Tak, widzę Państwa, bardzo dużo nas jest już w tej chwili i jeszcze Państwo korzystają. To mnie też ogromnie cieszy, bo jeśli Państwo się przekonają, to jest pogłos, bo ktoś ma włączony mikrofon. Zaraz wyjdziemy i skończy się pogłos. Drodzy Państwo, to już tak, poproszę, żeby... O właśnie, jeszcze ktoś z Państwa. I już poproszę, żebyśmy może... Żeby już więcej osób nie wchodziło, już te ostatnie osoby... to będę mogła Państwu pokazać więcej opcji. Dobra, jeśli mogę prosić. Jeszcze. Dobrze, drodzy Państwo, tak jak mówię, możemy zaprezentować oczywiście swój ekran, możemy rozmawiać, możemy oczywiście dołączyć czat, bo w zasadzie w tej opcji mogę dołożyć jeszcze głównie czat. I teraz, ach, pomiędzy, chciałam to zrobić. O właśnie, i mam czat i w tym momencie możecie Państwo też pisać. Te narzędzia są bardzo podobne, w związku z czym możecie Państwo intuicyjnie z nich korzystać i bardzo,
będzie pod to podobne. W przypadku korzystania z darmowej wersji, tak, jest to 60 minut, jest tutaj ograniczenie. Tak, w większości są one poograniczane, te nasze narzędzia. Ja tutaj rozłączam, tak jak tutaj pisze bodajże jedna z pań, pani Patrycja, czy tak, i do 30 września, tak. Natomiast była wcześniej mowa o 50 osobach, teraz jest o 100, więc jakby zobaczcie Państwo, że to się na bieżąco zmienia, bo też mamy dużo, dużo, proszę Państwa, mamy teraz możliwości. Tam w prezentacji będzie jeszcze spotkanie z pokojami na Facebooku. Ja tutaj wszystko pokazałam, ale już też chciałabym Państwu pokazać inne rzeczy, w jaki sposób utworzyć, i są kolejne kroki, także tutaj to jest tylko na slajdach, w związku z czym też nie zapraszam Państwa, dlatego to szybciutko przesuwam. Natomiast to, co chciałabym Państwu pokazać i powiedzieć, tak naprawdę wyciągając wnioski z pokazanych narzędzi, po co to? Spotkania autorskie, spotkania z czytelnikami, świetnie się to sprawdza, spotkania klubu książki. Drodzy Państwo, przykładowo w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu organizowane spotkanie klubu książki, początkowo na Zoomie, ale też potem na bodajże Google Meet wykorzystane zostało, w związku z czym jakby te spotkania są możliwe, bo Państwo jakby mogą dyskutować na tych spotkaniach, mogą angażować osoby poprzez ankietę, poprzez quiz, więc jakby to też jest działanie, ale też dać ludziom szansę na wypowiedź, na uczestnictwo w tej kulturze i współuczestnictwo właśnie dzięki takim spotkaniom online, bo to no, w ten sposób nam się zmieniła dzisiaj komunikacja. Także to, jak widzicie Państwo, nie jest trudne, kiedy wchodzę, tworzę takie spotkanie, wchodzą osoby i zaczynamy po prostu rozmawiać, tylko ustalmy wcześniej zasady, kto mówi kiedy, żebyśmy nie mieli zbyt dużych okrzyków. Ktoś pytał o konkursy recytatorskie. Również możemy organizować konkursy recytatorskie zapraszając, ustalając listę i tylko prosząc też w regulaminie, żeby w otoczeniu danej osoby, która będzie w tej chwili prezentowała, recytowała fragment prozy czy poezji, żeby nie było szumu, żeby nie było zakłóceń, tak? Żeby to było warunkiem i wówczas dana osoba recytuje, a my mamy też komisję, słuchamy i słuchają wszyscy, słucha widownia, więc jakby można to zorganizować również w ten sposób i można wtedy jakby też albo korzystać z czatu, albo nie, albo też jakby tutaj przygotować też uczestników na to, że żeby jednak też bo też uwaga komentarzy tutaj, tak, żeby osoby nie zostały gdzieś skrytykowane przed wypowiedzią, w związku z czym też warto ustalić te zasady, jak to ma wyglądać, choć myślę, że uczestnicy raczej sobie nogi nie będą podkładali, jeśli za chwilę sami będą mówili. Spotkania projektowe. Jeśli Państwo organizujecie różnego rodzaju projekty w swoich bibliotekach, warto też korzystać z tego typu narzędzi, bo tu możecie porozmawiać o różnych rzeczach, tu możecie różne rzeczy ustalić i w ten sposób możecie przejść dalej do działania w narzędziach projektowych, choćby w dokumentach z Google'a, z dysku. I tak tutaj są, ach, tutaj jest jeszcze odpowiedź, czy są ograniczenia. Jitsi nie ma, Skype ma ograniczenie osobowe. Wszystko jest też w prezentacji i Skype jest bezpłatny. Ja pokazałam Państwu jakby bezpłatne opcje, to nie są płatne. Warsztaty wszelakie, bo też napisałam o tym, że wszelkie warsztaty, bo zobaczcie Państwo, w momencie, w którym prezentujemy cokolwiek i nawet ja prowadzę warsztat, jestem w stanie po pierwsze pokazać okno, ale jestem w stanie też pokazać nawet manualnie różne rzeczy. W związku z czym nie jest to trudne. Tutaj widzę, że pani Kinga pisze, dla mnie niezrozumiałe jest, jak zgromadzić uczniów, ponieważ muszą wiedzieć, że planuję takie spotkanie. Czy link do spotkania można wygenerować wcześniej, wysłać jako zaproszenie na e-dzienniku? Może pani wygenerować wcześniej, zostawić sobie stronę i wtedy wejść w to spotkanie ponownie. Także jak najbardziej, lub tuż przed i też na dzienniku włączyć to spotkanie. Jakby zwołać ich przez ankietę i też wysłać link, także też nie ma problemu. Nie udostępniałabym raczej publicznie na stronach mediów społecznościowych linków do spotkań w bibliotece, ze względu na to, że możecie Państwo mieć nieproszonych gości i po co. Więc lepiej tego nie robić publicznie, tylko oczywiście w zebranych linkach. No i drodzy Państwo, budowanie społeczności to też istotna rzecz, bo tak jak powiedziałam, warsztaty możemy robić różne, nawet szydełkowanie, bo ja to szydełkowanie też mogę pokazać do kamery, mogę dyskutować, możemy razem coś robić i dzięki temu budujemy społeczność, budujemy tę społeczność, która będzie działała z nami. My możemy zachęcić osoby, żeby na przykład
nawet dzwoniąc do nich początkowo, telefonicznie, zachęcić czytelników do tego, żeby zaangażowali się w nasze działanie i żeby ktoś na ten pierwszy raz pomógł im na przykład wejść w takie narzędzie, jeśli mamy obawy, że na przykład seniorzy sobie z czymś mogą nie poradzić. No i dobrze, drodzy Państwo, ja też biegnę dalej. To jest ten pierwszy moment, pierwsze okienko, w którym poprosiłam Państwa o podzielenie kartki na 4 części. Poproszę, byście Państwo sobie w tej pierwszej części w tej chwili narysowali ilustrację albo zapisali hasłem jedno słowo bądź jedną ilustrację, jeden rysunek, w którym Państwo będziecie, jakby podsumuję tę część tego webinaru, czyli część związaną ze spotkaniami. O tak, widzę właśnie tutaj, że można wygenerować i rozesłać. Tutaj Kasia mi pomaga i odpowiada na pytania Państwa. Ja staram się ogarnąć i czat, i Państwa, choć jest tutaj Państwa bardzo dużo i dlatego jest to też trudne. Tablice i współpraca, bo Państwo też o to pytali. Już przeskakuję do udostępniania ekranu i drodzy Państwo, już wchodzimy w ekran i w tablicy i kolejny blok z tablicami, który będę chciała Państwu pokazać. Część z Państwa pewnie będzie, ja jak zwykle poproszę o znak, że Państwo widzą albo nie widzą. Dobra, jeśli mogę Państwa prosić o znak, czy jesteśmy, okej, okay, super, widać. Dobrze, drodzy Państwo, Jamboard, pewnie go Państwo znacie, to jest też narzędzie przy Google, jeśli posiadacie Państwo Google'a, to jakby dysk, nie ma problemu z tym, żeby się, drodzy Państwo, taką tablicę stworzyć, bo ona jest w pakiecie, ja sobie tylko muszę Państwa przesuwać, żeby udostępnić i teraz uwaga, kopiuję dla Państwa link i już Państwo będą mogli wejść i sobie też podziałać w tym narzędziu. Zapraszam oczywiście do udziału. Ja szybciutko, zanim Państwo wejdą, bo Państwo są bardzo, bardzo szybcy. W związku z czym, tak, dołączają już Państwo. Proszę się nie prze... O, widzicie Państwo, że Państwo dołączyliście. Na górze mamy kolejne ikonki. Super, o to właśnie chodzi. Proszę sobie pisać, bo możemy wykorzystać pisak. I tutaj w różny sposób pisać sobie na tej tablicy. Mogę, nie będę Państwa wymazywać teraz jeszcze. Mogę też wykorzystać, drodzy Państwo, zaznaczanie i wybrać jakiś element i też przenieść, o tak, mamy niszczyciela. Drodzy Państwo, mogę też zrobić notatkę i wpisać jakieś kwestie, zmieniając i ustawiając notatkę w miejscu, mogę ją też przesuwać i edytować, także to jest albo usunąć. Mogę dołożyć, drodzy Państwo, obraz, który mogę przesłać zarówno z dysku, jak i z wyszukiwarki. I tu jest odpowiedź, super, tu jest odpowiedź, drodzy Państwo, na to, ja Państwu otworzę kolejną tablicę, tu jest odpowiedź na to, na moodboard, bo Państwo też pytali o moodboard, ilość uczestników. Tutaj, drodzy Państwo, powiem szczerze, że nie wiem do końca, ilu uczestników może być, ja to do końca sprawdzę jeszcze, ze względu na to, że sprawdziłam bardziej pod kątem tego, nigdzie nie wyczytałam, ilu uczestników, natomiast sprawdziłam bardziej pod kątem, ile tablic możecie Państwo stworzyć i możecie stworzyć 20 tablic, tak jak widzicie to na górze u mnie i te 20 tablic może przynależeć do 20 zespołów albo może przynależeć, o właśnie, Pani Dorota pisze, że nie może, czyli osiągnęliśmy limit. Osiągnęliśmy limit w tej chwili, skoro już Pani nie może wejść, czyli mamy w tej chwili 11, ktoś wyszedł nam, więc może teraz się uda, tak. Ale to dobrze, dziękuję, sprawdziliśmy dzięki temu. Drodzy Państwo, 2, 4, 5, 16 osób weszło, to by było dziwne, 17 ze mną, może do 20 jakoś gdzieś nam coś tutaj umknęło i coś się zablokowało. Drodzy Państwo, zaraz będzie następna tablica, to też Państwo wejdziecie. Do czego zmierzam? Mogę sobie oczywiście też zmienić tło i Państwo możecie tutaj pisać w kratkę. Opcji jest bardzo dużo, tak jak mówię, pisania, udostępniania dokumentów, mogę też, jeśli Państwo już właśnie coś zrobią, to ja mogę sobie pokazywać to i zakreślać na tych Państwa jamboardach. Mogę zrobić w ten sposób, że na przykład 20 osób bierze i robi swoją tablicę, to znaczy przygotowałam 20 tablic, daję adres i daję numer tablicy i na przykład Marysia, Zosia albo Pan Paweł, Pan Piotr, Pani Wanda mają tablicę swoją i działają na swojej tablicy, a potem je przeglądamy, więc też z tym nie ma problemu. Już się przełączam, żebyście Państwo mogli wejść na następną tablicę. Ona jest podobna i daje też bardzo podobne możliwości, ale może komuś będzie łatwiej. Jest też dostępna po prostu po zalogowaniu
Trzeba sobie utworzyć konto po prostu i już Państwo wskakują do mnie. Natomiast ja pokazuję mniej więcej to samo, co i poprzednio, bo i wybór koloru, i wybór mazaka, pisaka, czegoś, czym będę pisała, gumki, mogę zmniejszać, zwiększać. O właśnie, jesteście Państwo, nie zawiedliście mnie. Mogę też zmieniać tutaj i opcje zaznaczania, i mogę pewne rzeczy przenosić, zaznaczać. Mogę zmieniać czcionkę, mogę, drodzy Państwo, dodawać karteczki i ja zrobię tak, że o właśnie, przejdziemy do następnej karty. Widzę, że nas jest bardzo dużo też. Tak, dobrze, drodzy Państwo, tak, i właśnie kartki już Państwo dodaliście i możemy też tutaj, zobaczcie Państwo, dodać zdjęcie, dodać PDF-a, dodać prezentację. Także ta tablica też umożliwia nam tworzenie moodboardów, tworzenie wspólnej pracy, wytworzenie jakiejś pracy projektowej. Jeśli spotykam się na spotkaniu, w pewnym momencie mówię, dobrze, ok, to teraz popracujmy na tablicach, macie Państwo narzędzia i 5 osób idzie do tego narzędzia, 5 osób właśnie do tego i tak dalej, i generuje link i wtedy jakby mogą uczestniczyć kolejne osoby, a ja mogę wytwarzać kolejne tablice. Dobrze, i drodzy Państwo, jeszcze jedna rzecz. Udało się, weszła, pisze Pani Dorota. Super. Myślę, że są jeszcze osoby, które mogłyby to obejrzeć. Przepraszam, dobrze, wiecie Państwo, bo dobrze, jasne, już Pani tutaj pisze, ok. Mnie się udało. Działacie Państwo. Ja tutaj, tablica jest bardzo podobna. Widzicie Państwo, udostępniam link, działamy i tak jak mówię, zakładam tylko konto. Tu nie muszę mieć konta na Google. A Państwo robicie co chcecie. To też jest czasem ważne ze względu na to, że możecie Państwo po prostu włączyć taką tablicę i ktoś w trakcie nawet monologu może tworzyć tę tablicę, jeśli Państwu nie przeszkadza, że ta tablica powstaje, bo wiemy doskonale, że czasem, kiedy ktoś rysuje, pisze, skupia się bardziej, aniżeli kiedy patrzy w ekran. W związku z czym czasem to też pomaga skupieniu i to też taki dodatek. Czy ja już mogę w takim razie przełączyć? Ja przełączę, bo tam to Państwu też się spodoba. Także gwarantuję, że się Państwu spodoba. To jest Whiteboard FI i drodzy Państwo, super narzędzie moim zdaniem. Ja sobie wpiszę tylko nazwę i już nie chcę Państwa w pokoju oczekiwania, ale Państwo mogą być oczywiście, można stworzyć sobie pokój oczekiwań i nie bać się, że ktoś wejdzie inny niż powinien. I drodzy Państwo, ja już Państwu też udostępniam adres, dlatego że chcę, żebyście Państwo też sobie spróbowali, tu też będziemy mieli pewne ograniczenia, a jest Państwa bardzo dużo. Zapraszam w takim razie, Państwo będą dołączali, a ja w tym czasie pokażę moją tablicę, bo korzystam tu z dwóch opcji. Korzystam albo z mojej klasy. Tak, tak. Czy można uzyskać link? Pani Anita pyta. Ja wyślę całą prezentację, tam będą linki, więc do wszystkiego z opisem. Ile osób się mieści, czy to jest płatne, czy niepłatne. W tej chwili z większości, które Państwu pokazuję, w podstawowej wersji jest to wszystko bezpłatne. Ja Państwu... O, Państwo jeszcze tutaj nie... O, jesteście Państwo, cudownie. Dobrze, to drodzy Państwo, za chwilę Państwa pokażę, natomiast ja jako osoba, która wygenerowała link, mogę tworzyć sobie tutaj różne rzeczy, pisać. To są podstawy, które mogę gdzieś robić, mogę wpisywać tekst, mogę Państwa o coś zapytać i teraz zrobimy to nawet, bo chciałabym, żebyśmy sobie to przetestowali. Jak się Państwo... czujecie. I nie wiem, czy nie ma literówki. I teraz, drodzy Państwo, ja poproszę o odpowiedź. Odpowiedź będzie bardzo prosta, bo Państwo, kiedy weszliście, macie na górze informację, przełącz się na tablicę prowadzącego i możecie Państwo wejść i odpowiedzieć mi na pytanie, jak się Państwo czujecie. Zobaczcie Państwo, że ja mam w tej chwili tablicę wielu osób, Anie, Asie się powtarzają, Panie, Anie, Panie, Asie. Proszę pamiętać, żeby to oznaczyć, że na przykład ktoś dobrze jest, dziękuję Pani Agnieszko, że dobrze jest odpowiedź, czyli dotarło moje pytanie. Słupca się tutaj pojawiła, też to też mnie cieszy, bo Słupca to też moje rejony, w związku z czym też pozdrawiam. No i okej, tutaj As, drodzy Państwo, As mógł się pojawić z filmu też, ja sobie wezmę łyka wody tylko.
No i cóż, tak jak mówię, oznaczając oczywiście Agnieszkę, Agę i inne osoby, możemy oznaczyć, prosić o pierwszą literę nazwiska, żebyśmy się nie pomylili. Możemy widzieć, możemy zadać zadanie, możemy widzieć od razu wszystkich i nic więcej, drodzy Państwo. Ja założyłam tylko konto i to jest wszystko. To jest całe moje działanie, w którym ja musiałam wytworzyć takie spotkanie. Nie udało się. Pani Małgosiu, to znaczy, że po prostu osiągnęliśmy limit, ale proszę zobaczyć, że myślę, że ze spokojem, bo tu jest naprawdę wiele osób, więc ze spokojem tutaj można się dostać. I drodzy Państwo, ja na moment, tu Państwo sobie piszą nadal, jeśli Państwo chcą, a ja przejdę szybciutko do prezentacji i już przeskakuję tutaj do naszej prezentacji. I jesteśmy, i drodzy Państwo, o właśnie. Do czego to służy? Do czego służą te tablice i po co? Angażowanie do wspólnych działań, to o co Państwo prosiliście. Ewidentnie świetnie. Tu co Państwo w to włożą i jak Państwo sobie wymyślą, to już od Państwa zależy. Tworzenie moodboardów, tak jak powiedziałam, a ktoś też o to pytał. Praca w grupach lub indywidualna, bo mogą Państwo dać w mniejszej grupie 20 tablic, mogą Państwo robić indywidualnie i w tym ostatnim narzędziu macie Państwo indywidualnie albo grupowo, to zależy od Państwa. Praca projektowa świetnie się sprawdza, bo tak jak mówię, możemy coś przegadać, a potem już sensu stricte spisać pewne rzeczy, na przykład razem pracując nawet podczas spotkania. Dlaczego to narzędzie nie działa? Dori pisze, to znaczy ono działa, droga pani, tylko to jest kwestia tego, że przepełniła się liczba osób, tam jest w tej chwili chyba ze 100 osób, jak nie więcej, w związku z czym po prostu przekroczyliśmy limit, tak? Więc jakby to też jest istotne. I sprawczość, bo zobaczcie Państwo, że o to też nawołuję, żeby ta sprawczość była w Państwa działaniach, bo Państwo chcecie uczestniczyć, bardzo tutaj się angażujecie, co ogromnie mnie cieszy, bo to znaczy, że Państwo też chcecie działać i działać i się nie bójcie tych narzędzi. To jest najważniejsze. To znaczy, że jakby możecie Państwo w tym bezpośrednio uczestniczyć i też samodzielnie to zrobić, bo one są bardzo proste i intuicyjne. Co ważne, dajmy też sprawczość tego, żeby tak jak tutaj Ola pisze, że będziecie Państwo mieli spokojnie sobie mogli przećwiczyć to u siebie też, bo będzie link i tutoriale są też na stronach, więc nie ma problemu. Natomiast ta sprawczość, czyli ja oddaję też część działania swoim czytelniczką. Oni mogą działać w tym momencie razem ze mną i też wpływać na to, bo to jest chyba bardzo, bardzo ważne, żeby czuć się też jakby częścią tej biblioteki, częścią też tego, że oni czują, że są społecznością i przynależą do Państwa i mają jakiś wpływ na działanie. To myślę, że to jest też istotne i to Państwu też bardzo pomoże przy działaniach online, bo to przede wszystkim warto ich zapytać o to, czego by chcieli na przykład, jak chcą pracować. Drodzy Państwo, ja mówię, czy będzie dostęp do prezentacji? Tak, już powtarzamy, to kolejny raz będzie. Drodzy Państwo, drugi rysunek. Jak Państwo podsumowują ten element, jak Państwo, co Państwu zostaje w głowie, a ja szybciutko lecę dalej. Quizy, aktywizacja i to już bardzo szybko, bo będę chciała Państwu znowu pokazać parę rzeczy, ale już Państwa, to okropne, ale już Państwa nie zaproszę. Proszę dać znać, że Państwo widzicie. Widać czy nie widać? Widać, super, dziękuję. O, rewelacja. Jesteśmy na moim Menti, zobaczcie Państwo, to jest Mentimeter i moment, kiedy ja wytwarzam nową prezentację, zalogowałam się, założyłam konto, nowa prezentacja, znowu wpiszę webinar, wskakuje nowa prezentacja, która nazywa się webinar i będzie ich milion tych prezentacji o znaku webinar. Po lewej stronie macie Państwo slajdy. Tak jak powiedziałam, w bezpłatnej wersji możecie Państwo mieć 2 albo 3 slajdy i tyle. I możecie Państwo wytwarzając, w czym jakby bardzo prosta rzecz, tworzyliście Państwo chmurę tagów. Klikam w chmurę tagów, zapisuję jak jest, pytanie na przykład. Mam nadzieję, że teraz już widać. Poproszę też o znak, czy tak, dobra, super. Czyli Państwo nie widzieliście tego, jak wytwarzałam i nie widzieliście Państwo, jak to są moje prezentacje i strona po zalogowaniu. Logujemy się, żeby mieć dostęp do tych prezentacji, do tych quizów. Nowa prezentacja, już nie będę wpisywała, wpisuję sobie jakieś FF i teraz, drodzy Państwo, moja prezentacja po lewej stronie, slajdy 2, tak jak mówiłam, i przesuwam Państwa tylko na momencik na bok, żebyśmy mogli zobaczyć. Tu jest opcja tak naprawdę pytań. Drodzy Państwo, jest ich bardzo dużo. Część jest płatna, część bezpłatna.
Państwo się zorientujecie szybko, że Menti nie pozwoli Państwu pewnych rzeczy zrobić, dlatego na przykład nie będziecie mogli już dołożyć slajdu. I na przykład, tak jak napisałam wcześniej, jak jest choćby pytanie dziwne, pojawia się moje pytanie, jak jest i drodzy Państwo, to jest koniec, to jest wszystko, co zrobiłam, to, co Państwo stworzyliście, czyli mapa myśli wcześniejsza, wytwarza się tutaj bez problemu i już Państwo możecie, podając po prostu www.menti.com i adres 5367-51, możecie po prostu odpowiadać na to pytanie, oczywiście jeśli chcecie, możecie teraz też odpowiadać, jeśli kliknę w prezentacji, zobaczycie Państwo pełen ekran i wtedy też się wyświetli Państwu jako pełna prezentacja. Jeśli ktoś chce, to może 53, 67, 51. To sobie tutaj będzie, bo już Państwo korzystaliście i szkoda na to czasu. Natomiast tak jak mówię, możecie Państwo zmienić w każdej chwili typ nawet. I ja mogę zrobić sobie puste odpowiedzi. Państwo odpowiadacie, więc nie mogę teraz. Okej, to sprawdźmy. Dobrze, w porządku, super, okej, świetnie, super, dziękuję Państwu bardzo. I drodzy Państwo, tak, ja dodam slajd, żebyśmy już też swobodniej korzystali z tych narzędzi. Możecie Państwo pytać o rankingi, wstawiać zdjęcia, dodawać zdjęcia do swoich pytań, zadawać opcje i pytania, żeby ktoś głosował, żeby ktoś wybierał w wykresie. Działań jest mnóstwo. Działa to wszystko w identyczny sposób. Klikacie Państwo, wpisujecie pytanie, wpisujecie opcję i gotowe. W związku z czym nie ma z tym większego problemu. Ja szybciutko przełączam się, drodzy Państwo, na Quizzes. Quizzes, bardzo fajne narzędzie też, przy czym chyba ciekawsze dla uczniów, oni w większości je znają, natomiast ja też nie jestem, to też trzeba sobie zbadać publiczność swoją i swoich odbiorców, czy będą chcieli iść w stronę bardziej zabawy fanów, czy też bardziej poważnie, bo jeśli mamy temat poważny i publikę poważną, to też trzeba jakby, jak wiadomo, dostosować i wtedy ja bym korzystała z Menti bardziej, aniżeli z Quizzes. Natomiast Quizzes jest też świetnym narzędziem, bo w momencie, kiedy stwarzam quizy, znowuż sobie wybiorę jakieś nie wiadomo co, ale korzystaliśmy z Kahoot. Okej, pani Aneta pisze, Quizlet i Kahoot. Super, tak, ja myślę, że jak ktoś raz skorzystał, to wie, że to jest super i że bardzo się angażuje. Zobaczcie Państwo wybór pytań. Też tak jak w Menti, bardzo dużo. Mogę mieć wielokrotny wybór i dokładam zdjęcia też. To, co Państwo widzicie na ekranie, wytwarzą mi się, ja może coś spróbuję tutaj wpisać, żebyście Państwo też zobaczyli. Automatycznie widzicie Państwo zarówno udział, jak i odpowiedzi i to jest też, to widzi też uczestnik. Nie widzę, pani Lidia pisze, mam nadzieję, że tylko pani Lidia, a reszta widzi. Na Menti. Okej, bo ja wyszłam z Menti, mogą Państwo nie widzieć. I teraz tak, drodzy Państwo, to mogę dołączyć oczywiście zdjęcia, mogę zmienić pytanie, nie będzie wielokrotnego wyboru, mogę wybrać listę, mogę wpisać puste pole. Także tutaj opcja do wyboru bardzo różna i mogę właśnie z tego w różny sposób korzystać i wytworzyć quiz, który gdzieś będziecie Państwo mogli zaprezentować swoim uczestnikom. Ja szybciutko wrócę. Tu zrobiłam taką banalną wersję quizu tikowego, banalną, bo już, drodzy Państwo, mówię o co będzie mi chodziło i nie wiem, dlaczego on mi tutaj edytuje. Nie chcę edytować, tu Państwo widzą pytania, a ja szybciutko chcę Państwu go, o właśnie, gotowe i chcę Państwu go pokazać jeszcze jedną rzecz. Graj na żywo. Graj na żywo, czyli ja tutaj widzę pytania jeszcze i być może, nie wiem, czy da się, Olu, żebym ja mogła też odpowiedzieć na te pytania jakoś później, bo się nie zmieścimy ze wszystkim. Drodzy Państwo, ja tutaj pokażę jeszcze jedną rzecz, czyli w Quizzes jest bardzo ważną rzeczą, to co wprowadzili też ostatnio, możemy włączać, drodzy Państwo, fabrykę nazw, co jest przy młodzieży dość istotne, bo wtedy nie pojawiają nam się dziwne nazwy, tylko wytwarza nam je narzędzie, znaczy pojawią się dziwne, ale już wytworzone przez narzędzie i nie będzie kontrowersyjne, gdyby Państwo się obawiali. O super, dziękuję za tę odpowiedź, że zbierzemy pytania. Jest timer, są odpowiedzi, jest pokazana tabela wyników, jest też kolejność losowa i co ważne, zobaczcie Państwo, jest też pokaż memy i tu się pojawiają różne memy. I to już od Państwa zależy, czy pomiędzy pytaniem jednym a drugim ma się pojawić mem,
czy nie. Jak nie, to nie włączamy tego. I kiedy kliknę kontynuuj, to oczywiście Państwo będą mogli dołączyć do mojego quizu i się tutaj pojawić. Jeśli Państwo będą chcieli, to możecie Państwo sobie tutaj, ja to tutaj Państwu skopiuję, a już też widzę czas, Olu, widzę i wiem wszystko. Już bardzo, bardzo szybko to robię. Ok. I tutaj to zostawię na razie, drodzy Państwo, a ja szybciutko przełączę się z samego quizu. Kahoota nie pokazywałam, drodzy Państwo, bo o właśnie, teraz ja słyszę Państwa cały czas i sobie tylko Państwa wyciszę, bo widzę, że już słyszę Państwa, że już jesteście zaangażowani i że tutaj do mnie dołączacie. W związku z czym, drodzy Państwo, o właśnie tak. Ja tutaj już pozwolę sobie rozpocząć grę i tylko jedną rzecz, którą bym chciała, o właśnie, wyciszyć. Państwo sobie tam grają, a ja tutaj Państwu dalej będę pokazywała w naszej prezentacji. I już wracam do Państwa, tych, którzy na moment uważali, że zniknęłam. Dobrze, do czego quizy? Wiadomo, aktywność, utrzymanie uwagi bardzo mocno w trakcie, rozwiewanie wątpliwości, jeśli by były takie, ogłosowanie. Dobra, tak, będziemy, pani Elżbieto, będziemy odpowiadać. Ankieta efektów, czyli chcę jakieś efekty pokazać, mikrobadania chcę sobie zrobić, też mogę poprzez quizy w jakiś sposób je zrobić, diagnozę, którą chciałabym na przykład, bo tutaj nie powiedziałam o formularzach Google'a, ale jakby to też nie, one są dość znane, dołączę też tutorial do prezentacji, żebyście Państwo mieli w pakiecie i dodaję też dla fanów, czyli dla zabawy, bo przecież te spotkania też są po to, żeby ludzie, którzy w nich uczestniczą, trochę się zrelaksowali, trochę się oderwali od tego, co mają na co dzień, więc może warto też o tym gdzieś myśleć z tyłu głowy, że właśnie po to tworzymy, żeby oni się nie obawiali też uczestnicząc. Państwo się w ogóle nie obawiają, bo uczestniczą we wszystkich. Trzeci rysunek, drodzy Państwo, to już jest w zasadzie ostatni rysunek, który podsumowuje te nasze działania. Państwo rysują, ja tylko tutaj wspomnę, Canva się pojawiła, ja miałam duży problem z tym, czy Państwo pokazywać Canva, czy nie, dlatego że mnóstwo z Państwa napisało, że tak, chcecie Państwo Canwę, inni napisali, wszystko wiemy na temat plakatów, było już milion szkoleń. Ja nie wiedziałam, co zrobić, pisałam ją, dam tutorial. Ona jest bardzo intuicyjna i prosta, do tego dodaję koncert życzeń, czyli tak naprawdę też możliwość tworzenia e-booków, gdybyście Państwo chcieli stworzyć, można w Canwie, można też gdzie indziej. Co było na drugim rysunku? Co Państwo rysowali? Pyta Pani Anna, co Państwo rysowaliście po tablicach, czyli najpierw były kontakt poprzez narzędzia internetowe, potem tablice, na końcu były quizy i tutaj Państwo rysujecie. I dałam jeszcze podcast, bo ktoś pytał o podcast. Drodzy Państwo, przy podcaście to jest narzędzie bardzo intuicyjne, ale ono jest narzędziem tylko do zakładania strony, bo podcasty muszą mieć stronę, gdzie trzeba je publikować, więc tam jedynie do publikacji. A to, w jaki sposób Państwo nagrają podcast, to już zależy od tego, jakie Państwo macie narzędzie, czy nagrywacie je poprzez telefon i dyktafon, czy macie specjalny sprzęt i mikrofon. I tutaj warto sobie poczytać o tym, w jaki sposób robi się taką audycję, i jak one wyglądają, czym zaciekawić, bo tak będzie dostęp. Bo drodzy Państwo, to jest najistotniejsze. Ta strona do podcastów bezpłatna, gdzie mamy 5 godzin podcastów miesięcznie bezpłatnie, daje nam możliwość umieszczania ich, nasze logo i to wszystko. Ale czy on będzie świetny, czy nie, jak będzie wyglądał, to już proszę Państwa, trzeba sobie przejrzeć kilka, przesłuchać kilka podcastów, żeby wiedzieć, jak to robić. Tak, wiem, 13.1 i tylko to ostatnia rzecz, naprawdę, Olu, ja już wiem, co będzie skuteczne, bo też Państwo zadawaliście takie pytania, jak ich zaangażować, jak ich wciągnąć, jak to robić. Warto pytać czytelników, czytelniczki, o czym Państwo wiecie doskonale, diagnoza jest podstawą. Można to robić online, można robić telefonicznie i warto o tym pamiętać, bo to buduje nam społeczność i daje nam też możliwości działania. Ciągłe aktywizowanie przez media społecznościowe, dawanie challenge'y. Zobaczcie Państwo, że są challenge'y związane, ich jest mnóstwo, ale na przykład Państwo robicie jakieś, to też widziałam w bibliotece choćby Konińskiej, gdzie było zdjęcie i tak naprawdę odtworzenie obrazu w bibliotece, czyli dajemy jakiś obraz z historii sztuki i wybieramy sobie z jakiegoś okresu i prosimy, żeby na przykład ludzie wstawiali i tak, już widzę, dziękuję bardzo, dziękuję, niektórzy znikają i zrobili sobie tak naprawdę gdzieś zdjęcie, które będzie
podobne do tego obrazu. Niech się zabawią, niech pobawią się, a to będzie budowało społeczność i zachęcało do działania. Bądźmy z nimi w kontakcie. Jeśli umawiamy się na spotkania, to umawiajmy się nie raz w miesiącu, tylko dobrze, niech będzie raz w miesiącu, ale przypominajmy im o tym, dajmy im jakieś informacje, co to będzie, dlaczego, na co warto zwrócić uwagę. Nagrania czytelników. Warto sprawdzić listę czytelników, kto jest bardziej aktywny, podzwonić do nich i być może oni będą chcieli siebie nagrać i polecieć książki z Państwa biblioteki. Czemu nie? Są też takie działania. Filmy, Państwo pytaliście też o filmy. O filmach byśmy nie zdążyli, natomiast filmy, tak jak mówię, w prostym narzędziu, w aplikacji można też nagrać i też wysyłać, ale filmy też obciążają media społecznościowe, też proszę o tym pamiętać. No i podcast. Dzisiejszą chyba przyszłością tak naprawdę też trochę mediów społecznościowych jest tak naprawdę mówienie, bo jesteśmy przesyceni obrazem. Mamy tego obrazu za dużo, jest bardzo dużo treści, które jakby rzucają nam się w oczy. Od godziny 17 do godziny 21 to w zasadzie na Facebooku non-stop dzieją się różnego rodzaju spotkania, więc proszę pamiętać też o tym, że może ten podcast jest wyjściem z sytuacji, kiedy ktoś chce po prostu wyjść i jedynie słuchać tego, co się do niego mówi. Dobrze, drodzy Państwo, tu miał być obrazek na koniec, jak Państwo podsumowują całość i już mówię, po co to było i kończę, bo wiem, 3 minuty poza czasem. Drodzy Państwo, ta kartka była po to też, żeby Państwa aktywizować i żeby też... To jest ściąga, ja ściągnęłam to nie jest mój pomysł, po to, żeby w momencie, kiedy mamy dużo materiału, ale mamy też różne rzeczy, żeby samemu się na moment zatrzymać i zastanowić, o rany, było tyle narzędzi, ale ja wyjdę po tym spotkaniu i kompletnie nic nie wiem. Dlatego podzieliłam to na bloki, żebyście Państwo mieli taki hamulec włączony na moment, zastanowili się i w tym momencie licząc na to, że coś zostaje więcej nam w głowie z tego i że ja mam takie poczucie, że jednak wyszłam z tego spotkania i ta Pani ciągle tylko nie mówiła. Dobrze, bardzo dziękuję Państwu. Przepraszam Olu za przedłużenie o 4 minuty. To tyle. Ja uzupełnię oczywiście prezentację o dodatkowe rzeczy. No i mam nadzieję, że nie było za szybko, bo ja mam tendencję do szybkości. Przepraszam.